No cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Subnautiki. Wiem, że nic nie widzicie, ja też widzę bardzo mało, ale słuchajcie, dzisiaj mamy jakiś ciekawy odcinek. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Pyk! Jesteśmy na wyspie, jesteśmy przy wyspie, tej, której byliśmy na początku i dostałem pewną wiadomość z nadajnika, że leci do mnie pomoc ogólnie i mam się znaleźć w jednym miejscu, tutaj, miejsce lądowania Sunbeam. Więc zobaczymy, co to jest, jestem niesamowicie ciekaw. Zobaczcie, prawy górny róg, Sunbeam przybędzie za 4 minuty. Przy okazji mamy też okazję, żeby być jeszcze na wyspie i co nieco tutaj obejrzeć. Czy ja wziąłem latarkę? Chyba nie wziąłem latarki, kurde. Niedobrze, ale... O, to może być naszą latarką, dobra. Więc sobie troszkę pochodzimy i zaraz zobaczymy, bo coś ma tu przylecieć i coś ma nas zabrać, yeah! No cóż, przekonamy się, co to może być. Ja nie mam pojęcia, nie robiłem sobie żadnych spoilerów. Mam nadzieję, że to nie jest koniec gry, bo byłoby trochę cienko. W sumie nie, trochę słabo byłoby. Pozbieramy sobie troszkę... O, akurat wstaje dzionek, pięknie. Ogólnie słuchajcie, zrobiłem sobie jeszcze kilka rzeczy. Mamy karabin unieruchamiający, w razie czego, gdyby jakieś tutaj kosmity wyszły nam. Więc zamienimy sobie to i to działko wygląda w taki sposób, zobaczcie. Ha, jak shotgun jakiś. Dobra, bierzemy to. 3 minuty, no dobrze, 3 minuty. Tutaj będziemy się kręcić i zauważyłem, że to jest, zobaczcie, obok tego czegoś. Więc nie wiem, dlaczego akurat tutaj wybrali to miejsce. Zobaczymy, no ta baza opcji tutaj jest, pamiętacie ją, nie? No na pewno ją pamiętacie. Okej, mamy jeszcze 2 minuty, może bym wziął radiolat, nie no, nie zdążę już. Zobaczę prędzej, co tutaj jest, czy ja to skanowałem, skanowałem. Ale to tego drzewa bulbowego to ja nie chcę. Ja bym wziął coś ciekawszego, bo ogólnie troszkę rzeczy się u mnie w bazie zmieniło. Dokładnie tak, później wam pokażę. Lit nie chcę, lit mam. Mam dużo litu. Co tu jeszcze jest? Jakieś ciekawe roślinki. Okej. Sunbeam przybędzie za 2 minuty. No ciekawe, wy pewnie też jesteście ciekawi, co to może być. Nie wiem, czy coś przypłynie. Sunbeam to wygląda jak jakiś... To brzmi jak jakaś łódź podwodna, ale to pewnie przyleci. O ta. Głupi pająk, nie lubi ich. One są złe. Zapomniałem, że te pająki są na tej wyspie, kurde. No dobra, minutka, 2 minutki, ale ten czas jakoś wolno leci, Boże, już się doczekać nie mogę przecież. Okej, pochodzimy sobie troszkę, może coś fajnego uda nam się jeszcze znaleźć. To chyba ja. No tu jest to coś, co się... Nie, to świeciło tylko chyba, tak, to tylko świeciło. Drzewo bulwowe, wszędzie jest to drzewo, nic więcej ciekawego tu nie ma, przecież tutaj tyle roślinności było. No zobaczymy, nie będziemy teraz nigdzie dalej odchodzić, bo zaraz nas zabiorą, prawdopodobnie. Zobaczymy, chociaż wątpię, to na pewno to nie jest koniec gry. Coś się stanie, zobaczycie, coś się wydarzy. O, ej no. Ej no, ja tu byłem przecież. No nie, no ja tu byłem przecież, ziomeczku, ja tu wchodziłem chyba, czy nie? Ja tym wejściem nie wchodziłem? Ale ja mam ten artefakt, nie? No, o właśnie, tutaj jest coś. Tu jest zniszczony artefakt. Patrzcie, tego nie było wcześniej. Fragment fioletowego artefaktu. Okej. Mogę go stworzyć sobie bez problemu, fabrykatorze. Ja wiem, że mogę robić te artefakty. Ej, dobra, chodźmy tam. Bo 40 sekund zostało. Come on, come on. W ogóle to mogę zjąć, bo to mi tylko przeszkadza. Tak i tak. A mogę zjąć hełm? Ło! Serio? Czekajcie. Co jest grane? Przecież ja to zdjąłem. Okej. O, fuck, jakieś pirania. Go away, wypadł mi stąd. Boże, jak tu jest niebezpiecznie. Dobrze, że mam 3 apteczki przy sobie. Dobra, 22. Co się dzieje? Co się dzieje, ej? Okej. Ej, to wygląda jak działo jakieś. Nie wierzę, że ktoś tam jest na dole. Aurora, survivor. We have your PDA signature. I don't know how you walked away from that wreck, let alone survived since then. We'll be happy to bring you on board and hightail back to Federation space. Stand back. We're approaching the landing site now. Okay. Atmosphere in 5, 4, hey. 3. Lord.
LOL. No nie! LOL. Chodźmy tu. Kuźwa, to jest działko i to ich zastrzeliło. No serio? Zajebiste miejsce wybraliście do lądowania, no poważnie. No i co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Ja pierdzielę, ale to jest fajne, to jest ciekawe, wam powiem. Oho. Aha. Co jest grane? No nie, to jest jakieś dowalone działko obcych, hej. Ja pitole, no dobra. Czyli cienko, możemy się stąd nie wydostać. Na to wygląda. Ale czy coś tam w tej bazie teraz się zmieniło w środku? Ja pierdziele. No dobra, słuchajcie, idziemy do naszego Simafa. To nie jest Simów, tylko ponad Simaf. Tak, przeczytałem dużo waszych komentarzy. Wiem już, jak naprawić Simafa. Wiem już, że można wejść do Aurory na przykład i tam jest bardzo fajnie. Ale nie wiem jeszcze jak, muszę znaleźć jakieś wejście. Jaka gmina! Kurde, ciekawe. Naprawdę fajnie wiedzieć, że są w tej grze takie wstawki. A nie tylko mamy chodzić, zbierać i nie widzieć żadnych animacji i zwrotów akcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Holender jasna. No nieźle, jestem pod wrażeniem, ogólnie pozytywne. Słuchajcie, w ogóle nasza... jak to się nazywa? Nie wiem, czy to nam nie odpływa, słuchajcie, bo to nam ucieka, ogólnie. Ten ponton, nie ponton, tylko taka psuła ratunkowa, powinna być gdzieś tam, bliżej Aurora, a teraz nagle wypłynęło to tam daleko, jakby to był jakiś sztorm, ja nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy do naszego Simafa. Fuck you, ale lipa. Dobra. Idziemy, zobaczymy, do tej bazy wejdziemy. Tych obcych, może sobie popływamy tutaj jeszcze lepiej jakoś. Ci pozwiedzamy troszkę. Bo my tutaj już, pamiętacie, byliśmy w drugiej części. W drugim, czy tam, ojej, w drugiej części, w którymś odcinku, w drugim albo w trzecim, nie pamiętam. Co to kurde jest? O, fuck. Kuźwa, to do mnie strzela. Czekajcie, bo tu jest coś ciekawego. Fragment silnika cyklopa. Come on. Wow. Wow. Ziomek. Sorry. Jest tu coś ciekawego? Czekajcie, on tu nie wpłynie chyba, nie? Są tu jakieś ciekawe roślinki czy coś? Nie możemy nic zobaczyć, zebrać. Czy coś mogliśmy? Zaroślak jaskiniowy. Weźmiemy sobie trochę tego, bo powiem wam, że mamy ogólnie farmę zrobioną też. Co to jest? Niebieska palma już braliśmy. Dobra. Tu już chyba nic więcej nie ma. Ale myk, ale myk, ale myk. Kurczę, podoba mi się. Dobrze, popływajmy sobie troszkę jeszcze, zobaczmy co tutaj jest. Okej, okay. No dobra. Tutaj byliśmy, nie? Tutaj jest gdzieś wejście do tej całej bazy i tych obcych. Chyba, że coś się zmieniło po update'zie jakimś. No nie. Niezbyt. Chociaż, gdzie jest to wejście? Tutaj nie ma, tutaj będzie. No jest. No dobra. No tu, nie chcę teraz za bardzo chodzić, ale wiecie co? Wejdźmy sobie tamtym drugim wejściem, bo znaleźliśmy cały artefakt, prawda? Fioletowy artefakt. Wejdźmy sobie tym górnym wejściem, myślałem, że coś tutaj się zmieniło z grubsza, ale na razie chyba nie ma sensu tam wchodzić.
Ja cię kręcę, ale byki, dobra, nie mogę się jeszcze otrząsnąć po tym, co zobaczyłem. Dobra, idziemy tam do góry, weźmiemy sobie też radiolat jeszcze, bo nam baza ucieka i tak naprawdę ciężko będzie teraz ją znaleźć, bo zawsze sobie, zawsze się kierowałem na tą kapsułę, a teraz tej kapsuły po prostu nad bazą nie ma, no i jest lipa, więc weźmiemy radiolat. Dobra, zniszczę tego Simufa, ja wiem, ale spokojnie, ja wiem, jak go naprawić, muszę mieć narzędzie naprawcze tylko. Dobra, tutaj można wejść, zobaczcie. Dobra, no mam fioletowy artefakt. Umieść. Okej. Nie no, wydaje mi się, że tu wchodziłem, tylko to jest troszkę zbugowane. Takie mam wrażenie ogólnie. Dobra. Zobaczymy, może znajdziemy coś nowego. Oho, coś chyba jest. Czy ja to widziałem? Chyba to skanowałem. Terminal danych, czekaj, pobierz dane. No lewy wcisk myszy, klikam, nic się nie dzieje. Chyba już pobrałem te dane. Tylko nic nie dostałem, żadnego powiadomienia, ani nic. Terminal obcych, Boże, co tu się dzieje? Dobra, tu możemy iść gdzieś dalej. No, tutaj chyba nie byłem jednak. Okej, mamy kryształ Ionu, kolejny. Nie wiem do czego, ale się przyda. Nice. Dobra, przeskanujemy siebie przy okazji. Zainfekowany cały czas. Dobra, mamy kolejny kryształ Ionu. Coś jakbym słyszał w tych korytarzach. Dobra, kolejne dane. Już chyba pobieram, chociaż tak naprawdę nie wiem, co ja pobieram, no zobaczcie. Technika, zaawansowane teorie, zachowanie i fizjologia stalkerów. Obce formy życia. Dane pobrane. Dane obcych. Przy rozglądów na powierzchni tego urządzenia wskazuje, że zostało porzucone setki lat temu. Pomimo wieku, jego źródło energii zdaje się działać prawidłowo. Okej. Okay. Budowla obcych. Funkcja tego urządzenia nie jest jasna. Przypuszczalne teorie. Pełni ceremonialną, a to już widzieliśmy. Terminal danych obcych. Ten terminal został odkryty wewnątrz budynku obcych na powierzchni planety blablabla. Kiedy się do niego zbliżyć... Zaczyna nadawać fale radiowe o niskiej częstotliwości, zawierające złożone, ale dające się rozszyfrować wzór danych. Nie pasuje do żadnych znanych technologii, zbudowany z tych samych pozaziemskich materiałów, z jakich została zrobiona cała budowla. Wydaje się, że jest to jakiś typ wytrzymałego komputera stacjonarnego. Nie udało się rozpoznać interfejsu użytkownika. Wydaje się, że gatunek obcy, który zaprojektował tę technologię, wyewoluował albo genetycznie zmodyfikował swoje narządy zmysłów tak, żeby słyszeć i rozumieć informacje nadawane przez urządzenia oraz aby mu odpowiadać. Siła umysłowa do przetwarzania tego rodzaju telepatii wskazuje, że konstruktorzy tego urządzenia byli bardziej psychologicznie rozwinięci niż zwyczajni ludzie. Używając dowodów zebranych z urządzenia, jest prawdopodobnym, że może istnieć sposób na wydobycie zrozumiałych danych z innych tego typu obiektów, o ile one istnieją. Wymaga dalsze... wymaga co? Wymagane dalsze dane obcych. No okej, okay. Musimy zbierać te dane obcych. Pyk, okej, okay. Dobra, gdzie my idziemy? To jest winda chyba. A, zjedziemy teraz na dół, tak? Tak, no tak, no tak. I my tutaj na dole już byliśmy. No kurczę, przecież my tu już chyba byliśmy na dole. No tak, zobaczcie, tu możemy sobie wyjść, pamiętacie? O, widzicie, więc tak to działa. Dobra, wjeżdżamy do góry. Te update'y są troszeczkę mylące, bo czasami coś one wprowadzą w miejscach, w których już tak naprawdę byliśmy. Więc no jest to troszeczkę poplątane. Dobrze, w takim razie dzisiaj wiele przeżyć, muszę przyznać. Jeszcze pójdziemy sobie na wyspę, chociaż nie mam za bardzo wody. Wypiłem wszystko chyba. No niestety. Chyba, że mam tutaj coś jeszcze, co daje wodę. H2 minus 18. No to raczej nie. Raczej nie za bardzo. Dobra, tutaj tak czy inaczej wyjdziemy szybciej. Tam w ogóle byśmy nie wyszli, więc idziemy.
trzeba znaleźć kolejną bazę obcych. Ogólnie był chyba jakiś dowód na to, że baza może być pod nami. Tam gdzie zbudowaliśmy bazę, tą naszą główną, albo ewentualnie baza może być jeszcze pod drugą wyspą, bo dobrze wiem, że jest na drugiej wyspie, ale może być też również pod nią. No, to jest interesujące. Dobra, terminal artefaktów. Tak, terminal artefaktów, jak to brzmi, tak epicko. No dobra, jedziemy jeszcze po radiolat. Come on, tylko tak na szybciocha, ja sobie zapiszę grę w razie czego tutaj, jakbym miał zginąć. Bo rzeczywiście mam mało tej wody. Coś możemy sobie zabrać przy okazji? Kryształ uranitu. Kryształu uranitu jeszcze nie mam. No dobra, to ciekawe jest. Wiecie co, ten radiolat jest tam w środku. Powiem wam tak, ja sobie ten radiolat zrobię nowy. Kit, to będzie chociażby pokazywać mi wyspa, gdzie jest, po prostu. A zrobię sobie nowy radiolat do naszej bazy. Ogólnie pokażę wam, co się zmieniło w naszej bazie, bo troszkę nowości jest. I teraz tak, musimy kierować się na Aurorę. Aurora jest, z tego co wiem, za wyspą niestety. Więc troszeczkę może to potrwać. Słońce zachodzi. Wiem, że muszę jeszcze zrobić stację kontroli pojazdów czy coś takiego, aby móc ulepszać sobie tego Simafa. Simaf. Dobra, chyba tak się wypowiada. No i jest ciemno. Słuchajcie, zrobimy sobie cięcie. Ja sobie tam dopłynę. Szkoda na to czasu, żebyście oglądali 5 minut materiału, jak po prostu sobie tylko płynę. Więc jak już będę na miejscu, odezwę się do was. No dobrze, słuchajcie, witam was ponownie, jesteśmy już przy bazie i muszę wam zaprezentować kilka nowości, ale najpierw ustawimy sobie radiolat. Proszę bardzo, w tym miejscu. Dobra, okej, mamy radiolat. I teraz będziemy wiedzieć dokładnie, gdzie jest nasza baza, bo zobaczcie, ta kapsuła odpłynęła pół kilometra stąd. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Później sobie możemy tam popłynąć, ale to jest trochę słaba opcja. Ale i tak jesteśmy już samowystarczalni. No dobrze, co się zmieniło? Zobaczcie, mamy skrzynie plantacyjne na zewnątrz, co jest bardzo fajną opcją, bo wszystko co znajdę mogę sobie od razu zasadzić. Wzrost 95% i tak naprawdę mogę sobie później to wszystko zebrać. Na przykład jak posadzimy takiego jeżowca karłowatego, to chyba możemy zbierać później większej ilości jego, a nie tylko po jednym, tak? Więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Ogólnie w naszej bazie, proszę bardzo, jest nowe pomieszczenie. Yeah, jak na razie puste, ale coś będzie można tutaj fajnego zrobić. Poza tym jeszcze jedna rzecz, zrobiłem ciekawą farmę, która wygląda tak, wszędzie mamy okna, tutaj nie ma okna, bo tu będą szafki. No i ogólnie tutaj też sobie rosną fajne rzeczy. Ha, okej. Dobrze, słuchajcie, ogólnie chciałem to zostawić na jutrzejszy odcinek i chyba tak zrobię. Chciałem jeszcze dzisiaj zbudować stację kontroli pojazdów, jednak muszę dopiero, tak naprawdę, zobaczcie, pyk, zebrać składniki, więc dzisiaj nie będziemy się w to bawić, z budowę tej stacji, ale możemy troszkę popływać i zobaczymy, czy uda nam się coś ewentualnie znaleźć. Może jakiś składnik, ale rybka dostała. Może jakiś składnik właśnie uda nam się znaleźć gdzieś tutaj po drodze przy okazji, bo w sumie by się bardzo przydały. Mamy tylko 19% energii. Kwarc zawsze spokojnie. Kwarce ja muszę zebrać. Dobra. Wyłączmy baterię. Może rzeczywiście te baterie biorą energię też, chociaż wątpię. No i ja wiem, że gdzieś miałem szansę już zeskanować ogólnie te części. Ale teraz kompletnie nie mam pojęcia, gdzie to może być. Dobra, czekajcie. Coś tam leży. Coś tu leży. Analizator próbek. Uszkodzony. Co? Serio? Uszkodzone wyposażenie laboratoryjne. Ciekawe, co to jest. Ale czy coś jeszcze możemy stąd zeskanować, zabrać, wziąć i tak dalej? Oho. Dobra, fragment skutera. Możemy sobie to wziąć, będziemy mieli tytan. Okej, tu nic więcej. To jest złom zapewne. Weźmy go w razie czego. Będzie więcej tytanu. Tutaj coś jest. Kosz na śmieci, co? Kosz na śmieci? Po co mi kosz na śmieci? Okej. Analizator płynu, uszkodzony. Oho. Automat z przekąskami, że jak? Co, tutaj są za rzeczy, słuchajcie, ciekawe.
Dobra, czekajcie, weźmy powietrze. Automat z przekąskami. Wait, jak to wygląda, bo ja nie dowierzam. Automat z przekąskami. Automat z przekąskami. Kosz na śmieci. No dobra, to pobawimy się niedługo. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. No właśnie. Fragment biora aktora. No ale biora aktor to ja już mam. To już raczej nie jest nam potrzebne. Tutaj nic nie ma. O! Coś tu jeszcze było? Czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Tu nic nie ma. O! Kosz na odpady jądrowe. What the fuck? No dobra, zobaczymy. Później sobie zobaczymy, co to jest. Poczytamy troszkę zaraz o tym wszystkim. Oho, skuter podwodny. To jest bardzo dużo śmieci, że tak powiem. Ten statek się rozwalił na wszystkie części. No, rozłom weźmy. Tutaj coś ciekawego jest. Tu jest złom pewnie. Brak miejsca w ekwipunku, dokładnie. Ale tu jeszcze mamy kwart, z tego co widzę. Pyk. Dobra, wiecie co? Poczytamy, zobaczymy, co tutaj jest. Nie dane obcych, dane pobrane, obce formy życia też nie, technika, witaj, zaawansowane, dane pobrane, okej. To może być technika, ekwipunek, nie, pojazdy, energia bazy, reflektor, grządki, idonice, zewnętrzna skrzynia plantacyjna, serio to wszystko? No dobra, to w takim razie co jest napisane tutaj? Perem, perem, pem, pere, pem, pem, perem, pem, 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 oddycharka. To jest ciekawe. Dobra, gdzie jest ten automat na przekąski? Może weźmy to w taki sposób, zróbmy, że... Okej. No nic, tutaj chyba nic więcej służy do unieszkodliwania, unieszkodliwania odpadów jądrowych, kosz na odpady jądrowe, to mogę się domyślić. Kosz na śmieci, coś jeszcze było? Co jeszcze zebrałem ciekawego? Chyba nic. No dobra. Okej, czy coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Tu już chyba nic nie ma. O, jest coś. Co to jest? Fragment bioreaktora. No dzięki, ja już to mam. Więc nie potrzebuję. Dobra, słuchajcie, wracamy do naszego simufa w takim razie. Tu już nic więcej nie widzę. Popływamy jeszcze chwileczkę i będziemy kończyć ten odcinek, bo ile on może w końcu trwać? No to już sprawdzałem, prawda? Tak, to już sprawdzałem, dobra. Idziemy dalej. 18%, no niedobrze, bardzo słabo. Ale może coś jeszcze tutaj leży gdzieś. Kwarc, nie mam miejsca chyba na kwarc już nawet. To wygląda interesująco. A, to jest to miejsce, zobaczcie. No, tu jest kozacko. Coś tam jest. Widzicie? Dobra. Co to jest? Co to jest? What the fuck? Fragment stanowiska modyfikacyjnego. Fragment stacji ekwipunku. Okej, stacja dokująca. Nie ma miejsca. O kurde, co ja znalazłem, słuchajcie. Nie no, to sobie zwiedzimy w przyszłym, w kolejnym odcinku. Jakaś baza opuszczona na dnie oceanu. Jakie świetne. Chciałbym tu mieć swoją bazę ogólnie. No nie? Dobra, zaraz się temu przyjrzymy. W kolejnym odcinku, więc czekajcie do jutra. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!